Jeśli sądzicie, że wielkie trasy koncertowe to specjalność współczesnych gwiazd muzyki rozrywkowej, to się mylicie. Moda na muzyczne podróże rozpoczęła się właśnie w XIX wieku, w czasach, kiedy nie było ani samolotów, ani autostrad, ani szybkich kolei, a artyści docierali na koncerty koleją żelazną, dyliżansem, a jak trzeba było, to nawet i statkiem. Nie bez powodu wiek XIX nazywamy epoką wirtuozów. Obok Paganiniego, Chopina czy Lista, takim wirtuozem był i nasz Wieniawski. Jako piętnastolatek wraz ze swym bratem Józefem rozpoczął niezwykłą przygodę. A była nią wielka trasa koncertowa. W ciągu 2 lat bracia dali prawie 200 koncertów. Występowali na terenie całej Rosji, od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Grali w Petersburgu, Moskwie, Helsinkach i Wilnie. Henryk nie tylko zachwycał publiczność, ale w wolnym czasie także komponował. W tym czasie powstał m.in. żartobliwy Karnawał Rosyjski, dedykowany carowi Mikołajowi I. Ledwie jednak nasz skrzypek skończył jedną trasę, natychmiast wyruszył w drugą, tym razem po Europie Zachodniej. A odpoczynek? Spytacie? Jaki tam odpoczynek? Występy czekają. Thank you.